ruszyli. Mecz, na który czekaliśmy chyba 3 tygodnie, w porywach do 5 miesięcy. Jean Bonjour na Humie versus Smurf, nasza polska duma na Elfie. Lewy dolny Smurf, żółty kolor, prawy górny Jean, niebieski Hum. Dobra, tutaj już możemy zobaczyć, że Smurf decyduje się na bohatera z tawerny na 100%. Natomiast żonek na spokojnie, standardzik, standardzik. I słyszałem, że dobrą strategią na tej mapie elfem jest właśnie branie Beastmastera. Że to jest dobra mapa pod Beastmastera dla elfa. Ta meta dla mnie to się ciągle zmienia, ja jestem dinozaurem, więc nie grało się za moich czasów Beastmastera na First Hero versus Hum, ale... Ale tak. Jakiś delikatny tutaj trash talk. Tam niby śmieszki, śmieszki, ale zaraz jak jeden czy drugi zacznie przewagę sobie zdobywać w meczyku, to zaraz będzie shut the fuck up itp. itd. I tak dalej. I tym podobne. Gradrzewiec wojny, klipkam tego, potem pewnie tego. Na razie sobie możemy wyluzować. Nie wiem, ile Smurf aktualnie MMR-a ma. Jeżeli kojarzycie, możecie napisać na czacie. Wiem, że miał, doszedł do pułapu 2300 MMR, ale troszeczkę spadł. Jest to zawodnik niesamowicie, nie chcę powiedzieć utalentowany, ale też nie chcę powiedzieć, że nie jest utalentowany, ale niesamowicie zdeterminowany i o wysokiej ambicji, ponieważ potrafi w przeciągu dnia zagrać około 20 meczy pod rząd. Są chore wartości. 20 meczy to ja rozgrywam przez miesiąc. Dobra, jest tutaj wyskautowany, ale Foot nie ma dostępu do tego Wispa, więc nic mu nie zrobi. Widać, że Smurf nie jedną grę zagrał na tej mapie. Wie, gdzie chować te ogniki, żeby nie było do nich dostępu zasięgu melee jednostek. Dobra, czyli... To jest ciekawe, bo Terror mi mówił, że jak Hum... A nie, dobrze powiedział. Bo Terror dał takiego tipa, swoją drogą na YouTubie macie też odcinek, który jest poświęcony właśnie coachingowi Terrora, w sensie Terror mnie coachował. Trwa około 40 minut. Powiedział jedną fajną, ciekawą rzecz, którą warto zapamiętać. Jeżeli gracie na Huma i Hum skautuje was footem, to macie tak 90% pewności, że nie będzie robił pomarańczowego kampa. Typu ani expa, ani merk kampa, tylko zacznie z zielonych. A tutaj mamy jakieś delikatne obijanie footów. Nawet nie takie delikatne, bo widzę, że dwa padły. Chyba rząd po meczu remis świętował i wyjście Francji z grupy. Tak mi się wydaje. I nie wiem, czy ta wymiana tutaj jest dobra. Ogniki za... A, dobra, tutaj surroundzik. Panda TP musi dawać dużo arczerek. Cztery arczerki, jeszcze studnie są w miarę napełnione. Dobra, i tutaj JBB musi się wycofać. Jak stoimy z XP, Magus Rex ma prawie drugi level. Gorzelnik Panda ma... ledwo 1/4. Nie ma tu techa. 4 peony, w sensie 4 wieśniaków wydobywa golda. Mam nadzieję, że Jean zobaczy ten jakże błąd ogromny. Dobra, zauważył. Nie dał 6, nie dał. Jest chyba idealnie 5. Jest idealnie 5. Tutaj jeszcze coś próbuje ukłuć. Pytanie, czy obrona jest robiona? Nie. I chyba nie zamierza jej robić. Nie zamierza, jest tech do T2. Tutaj już mamy połowę do tier 2. A nie zagrał Beastmastera swoją drogą, tak jak przypuszczałem na początku. Tylko zagrał sobie Pandę. To tak w ramach korekty tego, co powiedziałem. Ja to, że nie wiedziałem wcześniej, no nie. Dobra, klipek z samymi futami. Taki z... Czy będą buty kupione? Są buty, nice. Jestem fanem takiego zagrania. Lubię jak są kupowane buty na herosów innych niż na przykład Baitmaster czy Demon Hunter. Cześć Noctum. Cześć Kasztanek. Czy będzie inna? Tak, będzie.
Delikatnie obijany sklepik. W międzyczasie te sobie chłopki futy są wycofane do bazy. Shop jest tutaj potrzebny. Ale na razie bardzo zachowawczo grają, nie? Skoro jest panda i ta panda będzie miała no minimum trzeci czy nawet piąty level w tym meczu, to zakładam, że zobaczymy Spellbreakerów. Znaczy chyba tak w matchupie Hum versus Elf Spellbreakery się pojawiają. Ale jak tylko Spellbreakerzy się pojawią, to ta panda już takiego impaktu nie będzie miała. Oczywiście będzie musiała pamiętać, żeby kasterką i cały backlane dobrze mikrować. JBP decyduje się na zrobienie Merc Campa, jeden i drugi, prawie w tym samym czasie. Prawie w tym samym czasie i zobaczcie, miał taką przewagę expa na arcymagu w stosunku do pandy, w sensie to nie jakąś tam kolosalną, ale prawie drugi level, a tam początek pierwszego. Ta sytuacja się zmieniła o 180 stopni. 180 stopni, bo panda ma tego expa po prostu więcej, będzie miał szybciej trzeci level, szybciej czwarty i tak dalej. Bardzo obite są te futy. Gdyby teraz Smurf zdecydował się na wjazd na JBB'ego, to był koniec gry. Tak w ramach ścisłości. Czemu nie stawiasz shopa, stary? Tajemne sanktuarium. Ja rozumiem, że w graczach ludźmi jest coś takiego w mindsetzie, że bardziej się opłaca zrobić priesta niż postawić shop. Ale no... Jak macie taką sytuację i tu dojdzie do bitki, to ta panda nie dość, że będzie miała tego expa tam, nie wiem, no, w ciul. Aha, dobra, bo mamy zagranego sobie pana alchemika, okej. Okay. Ma to sens. Dobra, jakie mam itemy? Maska sobie, tylko ta maska sobie powinna zostać przekazana na przykład na pana alchemika. Tak mi się wydaje. Na arcymagu aż tak nie jest konieczna. Jak tu będzie trzeci level, ja bym to przekazał. Jakie mamy na pandzie? Na pandzie żadne. Nie ma TPK, bo TPK użył. Musi pamiętać o tym, że go nie ma w ekwipunku. No ale Smurf jest doświadczonym graczem. Topka Polski, top 1, więc myślę, że takie rzeczy ma w głowie już na stałe zakodowane. Dobra, i mamy tak. Trzeci i drugi level. Czy jest tutaj jakiś drugi hero robiony? Nie, będzie grana single panda. Przynajmniej, nie no. Ciekawe, czy single panda przez cały mecz? Czy do piątego poziomu i potem jakiś hero z tawerny dodatkowy, żeby szybciej go też wziąć. Betting on Smurf Bolt. If I would bet, probably it would be the same also on Smurf. No i dobra. Mamy, nie wystawia teraz tylko tych jednostek sobie, bo ta panda będzie karała mocno. Alchemik jako kontra na Flame Breath'a Pandziora. Dobra, fokusowane arczelki. Arczelka pada. Brakuje troszeczkę na te futy, jeżeli są same przebijające ataki. Jak stoimy z supply'em? Jest 37 dla JBB, a Smurf ma ile? 34. No więcej supply'a jest oczywiście póki co dla żona. Pierwsze miśki wychodzą. To są miśki już na adepcie. A gdzie jest? Tutaj jest ukryty. I już jest Master Bear robiony. No to... Szczerze, to nie wygląda dobrze dla JBB'ego. Dobrze, musimy wziąć odwet. Musimy wziąć odwet za euro. Ale tutaj weszło potężne trzeciego poziomu zionięcie ogniem. Kurde, no. Dawaj, healuj tym alchemikiem. Masz full manę. Rzucaj, rzucaj, rzucaj to leczenie. Mikruj, stary, mikruj. Don't give up, don't give up. Alby tutaj bolcik siadł, co? Jakiś stunik. Lecimy z tower rushem, słuchajcie. Lecimy z tower rushem. Tylko te towerki to będą zwykłe arcane towery. Idzie all in. JBB leci all in. Tak, delikatny trash talk jest. Mamy ryk, mamy miśki i teraz tu już będziemy przechodzili przez to, co ma Human, jak ma sełku. No Human aktualnie nie ma za dużo, słuchajcie. No nie ma za dużo. Może się wydawać, że jest 41 supply, ale te jednostki to jest taki papier. Nie ma slowa na misie, nie ma spellbreakerów, żeby zabierać heala, więc tutaj coś poszło zdecydowanie nie tak. Przegrał mapą. Tak naprawdę. Znaczy, może, przepraszam, może jeszcze nie przegrał, ale przegrywa mapą JBB. Decyzjami, jakie podjął. Bo tak naprawdę, oprócz tego delikatnego harasu, który nic nie dał,
Nawet nie wiem, czy jakiegoś Nowasi. Mamy GG. 1-0 dla Smerfa. Dosyć szybka i jednostronna gra na tej mapie.